I patrz, jeden Mercedes, drugi Mercedes, trzeci Mercedes, pani w CLA 200, tutaj pan S-ką się pcha. No. Co? Słucham. Gówno. Czy możesz to powtórzyć? Nie, bo to brzydkie. Przepraszam, ale nie mogę ci w tym teraz pomóc. I jak zawsze na ryzyku. O! Dzisiaj tak naprawdę nie musimy walczyć o moc, o moment obrotowy, bo wykrzesać to wszystko zrobiło się w miarę łatwo. Najtrudniejszym zadaniem konstruktorów pojazdów wszelakich jest dzisiaj przekazanie tej mocy i tego momentu obrotowego na nawierzchnię. Kiedyś mówiło się na koła, ale jeżeli koła będą miały tę moc i moment obrotowy, a nie przekażą ich na asfalt, to dalej nic z tego nie będzie. Coraz bardziej efektywne przekazywanie napędu, nawet w bardzo sportowych urządzeniach, to jest podstawa eksploatacji samochodu. Kiedyś trzy literki AMG to była narowistość, to była magia supersportowego samochodu. Dzisiaj trzy literki AMG mogą oznaczać w sumie bardzo komfortową furmankę, bardzo komfortowe GT, które bardzo się różni w poszczególnych trybach swojej pracy. Ale miałem zacząć od hulajnogi, a nie od samochodu, więc już instruuję i objaśniam. Przywędrowała do mnie taka hulajnoga piękna, mógłbym oddzielny program jej poświęcić, ale zaczynam dopiero z nią przygodę, więc jak bardziej się z nią troszkę mocniej zapoznam, to bardzo chętnie też Wam o niej opowiem. Zwróciła moją uwagę nieprawdopodobnie efektywnym przekazywaniem momentu obrotowego z dwóch silników elektrycznych na nawierzchnię. Oddzielny napęd tylnego koła, oddzielny napęd przedniego koła. Oddzielne hamowanie, zarówno tarczą hamulcową, jak i silnikiem elektrycznym na tylne koło i na przednie koło. Można. Mówi się, że na hulajnodze łatwiej jest wyglebić się, zetrzeć sobie skórę z twarzy i skręcić kark. Rzeczywiście są to urządzenia ryzykowne i bardzo dużo wymagają od kierowcy. Wymagają rozsądku, wymagają rozwagi, doświadczenia, koordynacji, utrzymania równowagi i wielu innych rzeczy. Czyli urządzenie, które zostało stworzone niby do takiego spacerowego poruszania się, wyobraźcie sobie, jest w stanie osiągnąć prędkość 100 km na godzinę. Kilka trybów pracy. Ja jeżdżę na razie tylko na jedynce, bo się boję. Naprawdę, dygam się, cykam się, no. Nie jeżdżę szybciej niż 35 na godzinę, bo to już jest i tak bardzo dużo. I postanowiłem sobie krok po kroku to urządzenie poznawać. Kiedyś tak było z samochodami. Żeby ujarzmić, okiełznać sportowy wóz, trzeba było po pierwsze mieć w sobie tę dozę rozsądku, trzeba było mieć umiejętności i nie można było wsiąść, klepnąć pedał gazu do oporu i powiedzieć, wiesz mnie. Tak to se można było w Fiacie Cinquecento 900 robić, które miało kilkanaście, 18 czy 20 sekund do paki. Sportowy samochód, tak jak taka sportowa hulajnoga, naprawdę od kierowcy potrafią wymagać. Z drugiej strony konstruktorzy czynią wszelkie starania, żeby każdy przysłowiowy kelner był dzisiaj w stanie takim sportowym samochodem pojechać. Mercedes E53 AMG. Poprzednie wersje bazowały, jeżeli chodzi o technologię, na płycie podłogowej C-klasy. Dzisiaj tak naprawdę nie wiemy. To auto jest mniejsze od E-klasy w wersji kombi czy w wersji sedan, czyli limuzyna, ale te segmentowe płyty podłogowe tak już nam się tutaj pogmatwały w tej gamie, że tak naprawdę nikt nie wie, jaką bazą do czego jest ten samochód. Dobitnym dowodem na to, że ta płyta jest inna niż w przypadku limuzyny czy sedana, może być fakt, że w wersji coupé nie oferuje się w ogóle wersji E63 AMG, czyli z V8. Inne mocowanie silnika powoduje, że do E-klasy w wersji coupé najwyższą opcją, która mogła tutaj w ogóle przywędrować, to jest właśnie 53 z rzędowym sześciocylindrowym motorem. O, tak będę odkrywał niczym Wołoszański tajemnicę. On III Rzeszy, a ja Mercedesa. No, zaczynamy bal. I zaczyna się od razu robić twardo. Ten samochód nie ma wersji opcji w ogóle miękkiego zawieszenia. Nawet w trybie komfort, jak na AMG przystało, jest tutaj bardzo duża sztywność. 20-calowe felgi osnute dosłownie takimi cienkimi naleśnikami, które nazywają się opony, niski profil, szeroka guma. No i rzeczywiście na takiej drodze nierównej, płytowej, każdą nierówność czuć od razu. Nie jest to nieprzyjemne, ależ bynajmniej to jest cudowne. Zrobić komfortowy samochód dzisiaj umie właściwie każdy. Są fantastyczne zawieszenia, miękkie, pływające, pneumatyczne. Nie jest to wielka sztuka. Z drugiej strony to jest AMG. I jeżeli oni się pod tym podpisują,
to znaczy, że jest to top of the tops, jak mawiają Anglicy, jeżeli chodzi o wersje dostępne w Mercedesie. Sport na maksa. W tych dziwnych czasach, które nam teraz nastały, Mercedes powiedział, że w ramach AMG dokona kompleksowej przemiany układu napędowego w porównaniu z seryjnymi odmianami tego samochodu, ale jest tutaj miękka hybryda. Czyli jest tutaj instalacja elektryczna 48-woltowa, która pozwala napędzać kompresorek, który aktywuje się przy najmniejszych prędkościach, najmniejszej prędkości obrotowej, najmniejszej prędkości na kołach. Czyli ułatwia systemowi start-stop współpracę z kierowcą oraz jednocześnie zapewnia od razu, on 22 konie daje tylko, ale zapewnia od razu zastrzyk momentu obrotowego przy tych najniższych prędkościach, przy ruszaniu, przy zatrzymywaniu się, przy tych wszystkich miejskich potrzebach, których mamy w sumie przy takim samochodzie najwięcej. Nawiązaniem do tradycji, to przepięknym, jest sześciocylindrowa, trzylitrowa, rzędowa szóstka. Sześć cylindrów w rzędzie, w skrócie mówiąc, nie wiem jak się zapętliłem, jak ja to powiedziałem, ale nieważne. Sześć cylindrów w rzędzie to jest konstrukcja, która była, a która no, była zarówno w BMW, była w Mercedesie, ale z której dzisiaj bardzo rzadko producenci korzystają. To jest niesamowite, że troszkę nam te silniki do lamusa odeszły i albo kastruje się, zamienia się V8 na V6, albo w ogóle przenosi się nawet w tym segmencie do 4 czy nawet 3 cylindrów. Tutaj mamy 6 w rzędzie, 3 litry pojemności, duże cylindry, sprężyste cylindry z turbodoładowaniem i właśnie z tym elektrycznym kompresorkiem. Jednostka oczywiście zamontowana jak to w AMG, jak najniżej, szczelnie wypełnia tutaj to wszystko, co tu można wypełnić pod pokrywą. Mnóstwo skomplikowanej technologii, ale jednocześnie mnóstwo takiego troszkę oldschoolowego charakteru w tym samochodzie jest i to się naprawdę tym, którzy lubią i znają stare, dobre Mercedesy, to się może naprawdę podobać. Dla mnie optymalnym trybem pracy codziennej Mercedesa E53 AMG jest tryb sport. On jeszcze nie utwardza do końca zawieszenia, nie otwiera do końca wydechu, jeszcze jest dyskretny, ale już szybciej reaguje skrzynia biegu, fantastyczna zresztą skądinąd, już mocniej reaguje silnik na wciśnięcie pedału przyspieszenia i interakcja z tym samochodem zaczyna się robić naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, inspirująca do działania. O, i taka dynamika jazdy, elastyczność, oczywiście zgodnie z przepisami, bez jakichś wielkich prędkości tutaj maksymalnych, ale na co dzień i od święta, gdzieś zmiana pasa, gdzieś się wcisnąć, błyskawiczne reakcje tego samochodu na każdy mój ruch, już właśnie w trybie S, a pamiętajmy, że mam jeszcze S+, oraz dla wariatów gdzieś na terenie zamkniętym tryb Race. Nie ma tutaj trybu Drift Mode, tak jak w A-klasie z tym dwulitrowym motorem A45 AMG, albo na przykład tej dorosłej E-klasie 63 AMG, bądź to w nadwoziu typu sedan, bądź to kombi. Tam Drift Mode występuje, można sobie moc i moment obrotowy przenosić wyłącznie na tylną oś. W tym wypadku tego nie ma, chociaż ten napęd na 4 koła też nazwany jest tutaj Fiermatic Plus. Strzałem w dziesiątkę jest dźwięk tego samochodu. Od początku do końca, od tak zwanego cold startu, kiedy już się zaczyna takie coś dziać, aż po przełączenie go w tryb Sport Plus czy w tryb Race, kiedy następują totalne eksplozje w tym układzie wydechowym. Ktoś, kto to skonfigurował, te dźwięki, jest mistrzem świata Valery Sałata. Bez dwóch zdań, bo da się tym samochodem pojechać cicho, a można zabuczeć tak, że pobudzimy trzy osiedla dookoła. Ja dam tylko taki przedsmak tego, co się będzie działo w czasie jazdy, proszę bardzo. Pala jak stara pyrkawka po prostu, jak miał trzy cylindry, a nie sześć, no ale trudno. Przekazówka w trybie kom. Tylko po mocnym dodaniu, bup, gdzieś ta eksplozja następuje, przy łagodnym dodawaniu gazu nic się właściwie nie dzieje, poza tym auto razowo buja się na boki. Teraz się przełączę w tryb Sport Plus albo nawet Race. Otworzą mi się klapy w wydechu, paliwo będzie się lało teraz szerokim strumieniem. O! Od razu jest ta puszka basowa. Na odpuszczeniu się pojawiają pierwsze eksplozje. Oczywiście, jeżeli silnik chodzi na luźno, to wiadomo, że elektronika mnie wykastruje i nie będę w stanie wkręcić go teraz do 6000. Blokada jest na 3700 mniej więcej i więcej obrotów nie uda się uzyskać. To dobrze, no to przerzucimy się w tryb Race. Zaraz spróbujemy zrobić jakiś launch control może. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Uwaga, 3, 2, 1.
Jest. I po to się takie furmanki kupuje, no nie ma to tamto. No, dobry jest. Dwa kompletnie inne samochody włożone w jeden. Tryb komfort od trybu race czy sport plus różni się tak diametralnie, jak chyba każdy z nas tego by sobie życzył, bo nie kupuje się takiego samochodu po to, żeby upalać nim tylko po torze wyścigowym, ale nie kupuje też się takiego samochodu tylko po to, żeby ślamazarzyć się w miejskich korkach. Są międzygazy, są przegazówki, są eksplozje w wydechu wtedy, kiedy odpuszczę gaz, pokuszę się o jeszcze jeden launch control, uwaga, 3, 2, 1, mocno trzeba wcisnąć pedał hamulca do oporu, niech ta noga powędruje tam głęboko pod deskę rozdzielczą. O, 2,5 obrotów na minutę i zobaczcie. Ja walę głową w zagłówek przy każdej zmianie biegów tutaj. To jest coś nieprawdopodobnego, jaki zapas tej mocy i momentu tutaj jest. Auto nie lekkie, a naprawdę czuć, że zabiera się jak filigranowa dziewczynka po prostu z tego startu. Nie ma ułamka sekundy zawahania i stąd właśnie te osiągi. Bo zejść w normalnym samochodzie, nie supersportowym, karbonowym, lekkim, tylko w normalnym nadwoziu, zejść do osiągów poniżej 5 sekund od zera do setki, to jest sztuka. No i teraz tak, w moim stroju młodego skateboardera czuję się tutaj jak gówno w lesie, bo tu panuje takie bizancjum i taki luksus, że naprawdę nie wiem, czym E-klasa w wersji coupé różni się, jeżeli chodzi o wyposażenie, od S-klasy w wersji coupé, samochodu ponad dwukrotnie droższego, bo tutaj już jest wszystko. Tu jest totalny odlot, jeżeli chodzi o konfigurację i wyposażenie, ale po kolei. Ogromny, panoramiczny, długi ekran, złożony tak naprawdę z dwóch ekranów. To już znamy ze wszystkich innych Mercedesów. Ten egzemplarz, którym ja jeżdżę, został skonfigurowany zaiste ostro i sportowo, o czym mogą świadczyć te czerwone wstawki na fotelach, ta czerwona skóra. Nie przepadam za czerwoną skórą w samochodach, chyba że jest to Cadillac z 56 roku, skrzydlak. Wtedy jestem w stanie to wybaczyć. Tutaj nie za bardzo, wolałbym czarne fotele do tego pięknego białego nadwozia. No i okraszono to wszystko, sypnięto tutaj niczym chłop owsem na pole karbonem. Z każdej strony on też wymaga dopłaty, już nie będę mówił jakiej, żeby was nie straszyć, ale całe to wykończenie karbonowe przywodzi na myśl supersportowe samochody. Jak dla mnie, jak na bardzo sportowy, rasowy samochód, może nawet tego komfortu, tego luksusu, tego bizancjum jest tutaj za dużo, ale taką drogę obrał Mercedes we wszystkich swoich modelach i w sumie chwała im za to. Sportowa jest kierownica, bardzo rasowe, sportowe są fotele, siedzi się bardzo nisko, kierę można wypuścić tutaj do siebie, naprawdę, zobaczcie, ja mam praktycznie tutaj wieniec na wysokości czoła, mogę się poczuć tak, jakbym był spojony z tym samochodem, jakbyśmy byli jednością, jakbym jeszcze zapiął sześciopunktowe pasy, to bym się naprawdę poczuł jak w wyścigówce. O, patrzcie jaki zakręt. Jeden, dwa, pach. Strasznie daleko idąca granica przyczepności jest w tym samochodzie. Niesamowicie daleko. Wydaje się, że im szybciej się jedzie w zakręcie, tym bardziej on się w niego wkleja, a przecież trzeba śmiało powiedzieć, że nie ma tutaj tak naprawdę elementów jakichś ostrych aerodynamicznych. Ten samochód nie tnie powietrza jak strzała, nie jest niskim, przysadzistym bobasem, tylko jest normalną sylwetką normalnego samochodu, a mimo wszystko jestem w stanie sprowokować go do bardzo, bardzo złych zachowań. Złych w sensie niegrzecznych. Żeby było jeszcze weselej, ta skrzynia jest dziewięciobiegowa. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Można nawet jechać na dziewiątce. No teraz nie chcę wrzucić dziewiątki, gdyż jadę za wolno. Są normalne przyciski, są normalne gałki. Można przyciszyć, podgłośnić, jak ktoś lubi. O, w ten oto sposób, a można to zrobić w sposób haptyczny, dotykowy, tak jak Mercedes to proponuje tutaj na kierownicy. Głośniej, ciszej. Nic nie musimy naciskać, tylko jeździmy opuszkiem paluszka na górę i na dół, ale za to nie zawsze to działa. Pierwsze dotknięcie tego haptycznego systemu nie zawsze wiąże się z jakimkolwiek efektem. Czyli trzeba tym palcem musnąć ten panel tutaj dwa razy, żeby zaczął działać. Tak samo dotykowo obsługujemy tempomat i tak samo dwoma kciukami możemy obsługiwać lewym menu ekranu, który jest przede mną, a prawym menu ekranu centralnego. Ładnie mówię menu, nie? Dobrze, i najprostsze rozwiązanie systemów sportowych tego samochodu, czyli dwa pokrętła tutaj w kole kierownicy. Nigdzie nie trzeba się zagłębiać, nie trzeba przewijać, nie trzeba przesuwać.
Odpalę. Trykawka taka. Tryb komfort, tryb sport, sport plus, tryb race i tryb z drugiej strony śnieżny, zimowy, indywidualny. Tak proste, że aż piękne. No i dobra, będzie wyprzedzanie tira. Zwolnię. Tir jedzie niecałe 90 na godzinę i tak sobie myślę, że dobra. Podejmę decyzję, wyprzedzę. Włączam wskaźnik kierunku. To jest błysk, to jest moment. Fakt faktem, że potrafi zawirować w baku tutaj, bo spalanie potrafi zupełnie spokojnie w mieście dojść do 14, nawet 16 litrów na setkę. Taka zabawa jest fajna, ale troszkę na krótką metę przy dzisiejszych cenach paliwa. Ale ten samochód cały czas jakby do tego namawia. On nie chce jechać z tą samą jednostajną prędkością, tak jak wszystkie inne auta tutaj, tylko chce, żebym cały czas przyspieszał, hamował, przyspieszał, hamował. On to lubi. Tylko za to trzeba oczywiście zapłacić. To słono. Podstawowa wersja to już jest ponad 400 tysięcy. Podstawowa wersja oczywiście E53 AMG. Tak wyspecyfikowany samochód jak ten, który tutaj stoi, to jest grubo ponad 500 000. 550. No dokładnie, tyle może kosztować ten samochód. Aż mi dech w piersiach zaparło, bo kiedyś za taką kasę można było kupić sobie naprawdę super sportowca. Dzisiaj mamy zwykły samochód średniej klasy z mocnym układem napędowym. Trzeba na niego wywalić 550 kawałków. Mnóstwo pieniędzy, ale w zwariowanych czasach być może to jest lek na całe zło, bo jeszcze ten tak zwany old school, jeszcze ta mechanika, jeszcze ta technologia ma tutaj przez cały czas przewagę nad tym, co kosmiczne, co futurystyczne, co jest nam jakby z góry narzucane. Także jeśli drzemie w tobie choćby odrobina tradycjonalisty, to jest furmanka dla ciebie. Tylko wysupłaj 550.